Ohio, stan w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. To tam toczyły się nagrywki serialu, który dzisiaj będziemy omawiać. Oczywiście w filmie akcja toczy się w Massachusetts, ale to dzięki Ohio nie trzeba było jakoś bardzo zmieniać scenerii. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka, w którym zamiast gotować zupę z podgrzybków, to podgrzybki gotują zupę z Ciebie. Do świata, gdzie wybucha wielka epidemia kurek, a maślak staje się twoim największym wrogiem. Do świata ostatniego z nas. Nie będę owijać w bawełnę. Pierwszy odcinek The Last of Us to jest absolutny majstersztyk. Nienawidzę się bać, nienawidzę horrorów, nienawidzę jak coś mi wyskakuje na twarz. I tutaj tego nie uświadczyłem. Nie uświadczyłem tanich sztuczek, by wzbudzić strach, a napięcie było co jakiś czas budowane w sposób naturalny. Nie no, wariacie. Są masę te rodzynki w chyba jakieś kurde rodzynki. Fabuła została delikatnie pozmieniana, by nie była to kopia 1:1 z gry, przy jednoczesnym zachowaniu całego sensu. Czułem się przez to ciągle zaskakiwanym, mimo tego, że dokładnie wiedziałem co się wydarzy. Z niecierpliwością i podekscytowaniem wyczekiwałem każdej kolejnej minuty. Nie no, ale intro jest przemocarne. Mega fajne, podoba mi się, zawsze skipuję te intra, a tutaj jest takie kurde grzybowe, eleganckie. Gra aktorska Pedro Pascala jest grą zasługującą w pełni na Oscara. Ten chłop to jest jakiś totalny szef. Chociaż sam nie mam dzieci, przez jego głos, jego wyraz twarzy, poczułem co to znaczy tak naprawdę rodzicielska miłość. I to zasługuje na ogromne brawa. O, że cebulę kroją? Moim zadaniem jest tutaj szukać świetnych fragmentów filmu, ale równocześnie szukać też wad i błędów. Ale nie mogłem. Serial wciągnął mnie tak, jak absolutnie nic przez ostatnie lata. A kiedy faktycznie się otrząsnąłem, znalazłem coś. Coś, co wyglądało totalnie beznadziejnie. I był to błysk piorunu, który pojawił się na 3 sekundy w filmie. I który faktycznie wyglądał, jakby ktoś zaświecił na nich lampą, a nie jak faktyczny piorun. O! To ja jak nie mogę z 2 dni zagrać w jakąś gierkę, co mnie nosi. Ale tak naprawdę umówmy się. Jedyną prawdziwą wadą pierwszego odcinka jest to, że skończył się tak szybko. A szybko się nie skończył, bo trwał 1:20. Serial podzielony został na 9 epizodów, który ostatni z nich wypuszczony będzie 12 marca. I to wtedy zapewne nagram taką pełną recenzję, chociaż nienawidzę seriali wypuszczanych co tydzień i zawsze musiałem czekać do końca, by później obejrzeć serial w całości. Tutaj uważam, że jest to całkiem rozsądne rozwiązanie. Pewnie cały serial będzie trwał ponad 9 godzin, nie wyobrażam sobie, żeby obejrzeć to na raz, jak mam to w zwyczaju, a 1:20 to było wystarczająco. To pokazuje klasę tego serialu. Jeżeli 1:20 wystarczy mi, żebym czuł się usatysfakcjonowany. Na moment nagrywania tego odcinka ocena to 9.5/10 i jest to najlepiej oceniany serial na serwisie IMDb i w pełni zasłużenie. Osobiście 8.5/10 to myślę odpowiednia ocena. Swoją drogą zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka z recenzji serialu. To był chyba Wiedźmin Wojna Krwi. Nie, to jest gra taka. Kurde. Nie wiem, szczerze mówiąc, tamten serial był tak dostrzany, że nawet nie zapamiętałem jak się nazywa. Ale wyskakuje wam w prawym górnym rogu, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.